Ważne jest, żeby we wszystkich momentach mojego życia nosić Boga w sercu. W tych łatwych, w tych trudnych. To nie są moje słowa. Zacytowałem Mariusza Wlazłego. Ja myślę, że większość z Was wie, że ta jego wypowiedź na temat Boga, jasna, klarowna, bez kontekstów, bez jakiegokolwiek tłumaczenia się, była hitem internetu przez dosyć długi okres czasu. I najważniejsze jest to, że odbiór był taki bardzo jednoznacznie pozytywny. Ja tylko chciałbym przywołać jeszcze jedno słowo, jedną wypowiedź, którą znalazłem. Człowieka, który powiedział, tak, widziałem, to był jakiś inny siatkarz. Rozpoznaję doskonale mowę ust i nie widziałem w jego ustach przekleństw. Rzeczywiście jest inny. Dlaczego go wspominam? Nie tylko, że to było hitem. Nie tylko, że to jest mistrz świata. Ja bym chciał tymi słowami wywołać jakąś zadumę nad słowami Jezusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza z 10 rozdziału, 32 i 33 wiersz. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego i ja się przyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A jeśli ktoś się mnie wyprze przed ludźmi, tego i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Jasne, krótkie Jezusowe słowa. W świecie, w którym się dużo mówi o tolerancji i się rozumie na opak, czyli tak dziwnie, że masz ukryć to, co jest w tobie, uśrednić to wszystko, doprowadzić do takiej miałkości, byle jakości. Takie jasne świadectwo tłumaczy coś bardzo ważnego. W momencie, kiedy człowiek jest sobą, jasny, klarowny, bez tłumaczenia się, kiedy jest wierny słowu, kiedy słowo i czyn to jest to samo, rozpoczyna się piękna robota. Samemu człowiek się staje człowiekiem, a i innym bardzo się pomaga.